dzień dobry, cześć. Jedziemy z tym dniem, ciśniemy do maksa. Hej. Nie wiem, czy wiesz, czy jesteś tego świadom, ale jednym ze sposobów poszukiwania klientów, zdobywania ich na dłuższą metę jest dawanie wartości. Gdy znajdziesz jakiegoś klienta w internecie, czy to na jakimś swoim social mediu i napiszesz do niego z jakąś ofertą i on się nie zgodzi z różnych przyczyn, no bo nie, po prostu to. Ważne jest, żeby nie tracić kontaktu z tą osobą, z tym potencjalnym klientem. Nauczyłem się to od jednego takiego marketera. A dlaczego? Ponieważ nie wiesz, czy w danym momencie on nie będzie potrzebował jakiejś usługi, jakiejś porady, którą ty akurat, jeżeli masz w swoim zestawie usług, możesz mu ją dać. Może być tak, że teraz on tego nie potrzebuje, ale za miesiąc, za dwa, za rok, za dwa lata będzie potrzebował. I teraz, jeżeli ty systematycznie z nim utrzymujesz kontakt, wysyłając mu wiadomości mailingowe, wiadomości na social mediach, jeżeli on ciebie nie zbanuje albo powie ci, ty wiesz, typie, weź już przestań, bo spamujesz, no to masz zielone światło do tego, żeby mu cały czas takie wiadomości wysyłać. I pomyśl sobie teraz, jeżeli ty będziesz z nim utrzymywać taki stały kontakt, powiedzmy raz w miesiącu, raz na dwa tygodnie, raz w tygodniu, i on akurat daną rzecz czy usługę będzie potrzebować, bo coś się stanie albo mu pstryknie w głowie, zaświeci się zielone światło, że on tego potrzebuje. Aha, ten Tomek, ta Kasia właśnie mi coś takiego wysyłała. Ja miałem problem z tym, ale on mi coś podpowiedział, czyli on musi to wiedzieć. Czyli teraz pomyśl sobie, z kim on szybciej nawiąże kontakt, jeżeli on potrzebuje tą usługę na wczoraj. Z osobą, która mu podpowiada cały czas systematycznie, jak rozwiązać dany problem, czy on by nie musiał szukać w internecie, czy wyzwaniać do znajomych, żeby ktoś mu ten problem rozwiązał. Jemu chodzi o czas reakcji działania. Zastanów się, z kim nawiąże wtedy ta osoba, ten potencjalny klient, kontakt szybszy z tobą, czy może będzie wyszukiwać jakieś firmy. No i pamiętajcie o tym, że jak będziecie wysyłać takie maile, będziecie pisać oferty, zapytania w sprawie klientów, no to nie możecie się poddawać, bo na początku nie będzie to wychodziło. Trzeba ileś tych zapytań, tych maili powysyłać. Statystycznie 20-30 maili konkretnych do konkretnych osób z konkretną usługą. Wtedy jedna, maksymalnie dwie osoby na takie zapytanie odpowiadają. No ale mówię, nie ma co się poddawać za pierwszym razem, bo na początku nie będzie wychodziło, mi też nie wychodziło. Też nie za każdym razem mi wychodzi. Ważne jest, żeby po prostu to systematycznie robić i zobaczycie, za jakiś czas po prostu przyjdą efekty. No a teraz drugie śniadanko. Sereczek wiejski i ogóreczki małosolne. A za chwilę zabieram się za wgranie wczorajszego vloga, który stworzyłem w ankietach, który za chwilę będzie w sieci i będzie można sobie go... bardzo dobry. Będzie sobie można go odtworzyć. Tam się troszeczkę dowiedzieć o tym, co mówiłem wczoraj, o mózgu, o połączeniach w mózgu, które się tworzą dzięki nawykom, i też o ankietach, które można sobie... Dorcia, mopsik się właśnie odzywa, jest chyba głodny, bo widzi, że ja będę jeść. No i które sobie można te ankiety stworzyć w kombajnie do marketingu, do biznesu, związanego też ze sprzedażą w Getall. Także za chwilę, jeżeli jeszcze tego filmu nie obejrzałeś o ankietach, to sobie wejdź na poprzedni film na moim blogu. Na tyle dzisiaj. Kończę tego vloga, a my się widzimy w kolejnym nagraniu. Trzymaj się, do usłyszonka. Cześć i ciśniemy na maksa. Hej!